dotyczące tych niewyjaśnionych zdarzeń. Takie meldunki, jeśli są składane, jeśli są gdzieś rejestrowane, to właśnie zwłaszcza wśród pilotów w wojskach lotniczych i obrony powietrznej. Dlaczego informacje o spotkaniach z UFO trzymane są przez wojsko w tajemnicy? Część ludzi krępowała się opowiadać, żeby się nie ośmieszyć, bo ośmieszenie jest bardzo łatwo. Dziś opowiemy o człowieku, który dotąd ukrywał się w cieniu. W wielu przypadkach prosiliśmy o pomoc służby wojskowe. Niestety przedstawiciele wojska zawsze twierdzili, że nie rejestrują przypadków, o których mówimy. Wielu ufologów w Polsce twierdzi, że wojsko zajmuje się jednak badaniem podobnych spraw. Dokumentaliści Strefy 11 postanowili rozwiązać tę zagadkę i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wojsko nigdy nie przekazuje swoich informacji opinii publicznej. Byliśmy przekonani, że istnieje jakieś rozwiązanie, ponieważ część naszych świadków już w swoich relacjach informowała, że widziała na miejscu zdarzeń samoloty bądź samochody wojskowe. Czy jest możliwe, aby wojsko, które dzień i noc obserwuje niebo, nie zauważyło czegoś dziwnego? Przecież posiada sieć radarów, które rejestrują sytuację nad polskim niebem. W poszukiwaniu osób, które mogłyby coś wiedzieć na temat tajnej komórki, trafiliśmy do rzecznika prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, pułkownika Zdzisława Gnatowskiego. Spytaliśmy go o to, czy spotkał się z meldunkami pilotów wojskowych dotyczących spotkania z obiektem latającym. Wojsko na przestrzeni wielu dziesięcioleci spotkało się z takimi sytuacjami, że piloci meldowali o czymś, co dla nich było niezrozumiałe, niewyjaśnione. Z tym, że to było w przeszłości i w zasadzie były to bardzo rzadkie, pojedyncze przypadki. Czy to jednak możliwe, że wojsko, które cały czas patroluje polskie niebo, nie zauważyło czegoś dziwnego? Wszystkie meldunki są rejestrowane. Wszystkie meldunki, czy to stacji rozpoznawczych, czy też pilotów, są oczywiście notowane i analizowane. Natomiast obecnie w sztabie generalnym nie ma takiej komórki etatowej, czy też osoby funkcyjnej, która by profesjonalnie zajmowała się tego typu zjawiskami. Z przecieków naszych informatorów wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające te meldunki. Takie meldunki, jeśli są składane, jeśli są gdzieś rejestrowane, to właśnie zwłaszcza wśród pilotów w wojskach lotniczych i obrony powietrznej. Natomiast, jak powiedziałem, nikt jakby etatowo czy też funkcyjnie nie zajmuje się tego typu zjawiskami, jako zjawiskiem, o które Państwo mnie pytacie. Natomiast wszystkie, jak powiedziałem powyżej, meldunki, gdyby takie były, są rejestrowane i analizowane. My nie daliśmy jednak za wygraną. Nadal poszukiwaliśmy osób, które mogłyby coś w tej sprawie wiedzieć. Okazało się, że poszliśmy dobrym tropem. 6 lipca 1983 roku kapitan Zbigniew Praszczałek, pełniąc dyżur bojowy nad Bałtykiem, otrzymał ze stanowiska dowodzenia sygnał na przechwycenie celu powietrznego. Naprowadzający oficer bazy oraz radar wskazywały, że cel znajduje się tuż obok samolotu. Jednak pilot nie był w stanie go zobaczyć. Dopiero po wejściu na 4000 metrów jeden z obserwatorów zameldował, że cel jest widoczny. Był to połyskujący obiekt o ciemnej barwie metalu. Nie miał żadnych znaków rozpoznawczych. Manewrował z zadziwiającą prędkością. Wtedy kapitan poprosił o zgodę na użycie broni. Kiedy ją otrzymał, tajemniczy obiekt zniknął. Szczegółowość opisu, który otrzymaliśmy, bezwzględnie wskazuje na to, że nasz informator ma dostęp do tajnych archiwów wojskowych. Gdy telefonicznie ustaliliśmy, jakie informacje posiada pułkownik Grundmann, niezwłocznie postanowiliśmy się z nim spotkać. Do spotkania doszło 8 stycznia 1999 roku w Warszawie. Gdy wykonywałem obowiązki szefa służby ruchu lotniczego Wojsk Lotniczej Obrony Powietrznej, wiele meldunków z terenu docierało właśnie do mnie. Pułkownik osobiście zbierał informacje od pilotów, którzy zetknęli się z tajemniczymi obiektami. Przez lata tych relacji uzbierało się już wiele. Oto jedna z nich,
którą zgodził się zdradzić nam pułkownik Grundmann. W 1958 roku piloci zmierzęci wykonywali zadanie w powietrzu. 7 migów 21 lecących jeden za drugim. W pewnym momencie ucichły między nimi rozmowy. Za chwilę usłyszał taki szczepańskiego głos, pamiętam nazwisko, powiedział, że silnik mu niewłaściwie pracuje, przerywa zadanie, wraca. Okazuje się, wszyscy piloci szybko wracali do lądowania. Po wylądowaniu 6 z nich zerwało opony. To też było takie troszkę dziwne i meldunków żadnych nic nikt nie podawał. Zebrali się koło kierownika lotów i dopiero któryś zaczął mówić i wszyscy zaczęli potwierdzać to samo. W powietrzu spotkali towarzyszący im kolejno obiekt latający. Piloci widzieli w powietrzu pulsujące światło, jakby wypukły dwustronnie latający talerz. Obiekt miał wielkość 3 samolotów. Dochodził do pilotów na odległość 200-250 metrów. Wykonywał gwałtowne manewry. Podchodził na jakiś czas do każdego z pilotów. Stacja lokacyjna też z ziemi widziała jakiś 8 obiekt. Nikt też nic nie meldował. Dlaczego? Bo obawiali się, że oni jakąś pomyłkę popełnili. Było 7 obiektów, coś nie zauważyli, no ten 8 obiekt chyba jakiś przypadkowy. I dopiero potem zaczęły sprawy wychodzić. Okazuje się, że jeden z nich wykonał nawet zdjęcie. Jeżeli obiekt się znalazł, gdy się obiekt znalazł przed nim, nacisnął fotokarabin i wykonał zdjęcie. Wykonane zdjęcie wraz z meldunkiem wysłane zostało do korpusu. Tam wszelki ślad po nim zaginął. Piloci również przestali mówić głośno o całym zdarzeniu, obawiając się ośmieszenia wśród kolegów z pracy, czy wręcz szykanów ze strony przełożonych. Według pułkownika Grundmana takich zdarzeń było więcej. Część ludzi krępowała się opowiadać, żeby się nie ośmieszyć, bo ośmieszenie jest bardzo łatwo. Reputację można utracić. Nie każdy się odważy o czymś mówić, dostanie się na języki i zrobią z niego ufologa jakiegoś, prawda? I będzie troszeczkę miał z powagą jakiego na bakier. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że o tych sprawach lepiej było w wojsku nie mówić. Pracując w sztabie jako szef służby ruchu lotniczego, porozumiewałem się z szefem służby wojsk lotniczych, i założyliśmy taką teczkę tych wszystkich meldunków. Przez długi okres czasu ta teczka istniała. W tej chwili sprawdzałem, czy coś takiego jest. Nie jest prowadzone. Nie mają żadnych przypadków takich charakterystycznych, gdzie można było ją uzupełniać. Mimo tego, że teczka zniknęła, my nie traciliśmy nadziei. Wciąż szukaliśmy śladów osób, które mogłyby nam pomóc. Pułkownik Grundmann podawał nam coraz więcej szczegółów dotyczących poszukiwanego przez nas oficera. Dzięki temu przybliżaliśmy się do określenia, kim jest poszukiwany przez nas człowiek o kryptonimie Hetman. 10 stycznia 1999 roku doszło do spotkania. Generał nie był zdziwiony naszą wizytą. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zapyta go o to, co przeżył. Tam usłyszeliśmy pierwszy raz jego historię. Wracaliśmy z przechwycenia, ale zresztą ze skutkiem dobrym. I byliśmy od Wrocławia niedaleko, na wysokości 4000 metrów. I wtedy on powiedział do mnie: uważaj, bo z tyłu nas atakuje jakiś obiekt. Generał obejrzał się i zobaczył owalny obiekt, świecący żółto-pomarańczowym światłem. Popatrzyłem z tyłu sprawa, prawda? Popatrzyłem rzeczywiście. Takim jasno-żółtym, drgającym i wielkości większym niż księżyc na nas po prostu. Więc po prostu uskoczyliśmy do góry i ten obiekt nas minął. Generał zgłosił incydent obsłudze naziemnej. Ta kazała im rozpoznać obiekt. Rozpoczął się pościg za tajemniczym, świecącym punktem.
I tak ze 2-3 minuty goniliśmy go i cały czas on się oddalał szybciej niż my dochodziliśmy. Jak się później okazało, nie tylko piloci widzieli obiekt. Zauważyli go również pracownicy obsługi lotniska. Właśnie wtedy z dołu wszyscy widzieli ten obiekt. To znaczy ci, co byli na lotnisku. Drugi przypadek miał miejsce pół roku później. Na wysokości 6000 metrów generał wraz z porucznikiem Stanisławem Koziołem, wykonując lot ćwiczebny, zobaczył kulisty obiekt nad chmurami. Gdy wyszliśmy nad chmury, z prawej strony również zobaczyliśmy podobny obiekt, jak ja widziałem w sierpniu. I wtedy też nam powiedziano, proszę go rozpoznać. Położony 2,5 tysiąca metrów nad nimi, obiekt jakby bawił się z pilotami. Gdy próbowali się do niego zbliżyć, uskakiwał w zawrotnym tempie. Generał zdążył zrobić zdjęcie z fotokarabinu. Niestety było prześwietlone. O zdarzeniu postanowili milczeć, choć jak się okazuje, spotkania z obiektami latającymi mogą skończyć się tragicznie. Jest notowanych przynajmniej dwa przypadki u nas. Gdy były katastrofy, a nie znaleziono ani samolotu, ani ciała pilota, to było właśnie w latach gdzieś 59. MiG-19 ze Słupska miał lecieć w czasie ćwiczeń do Mierzęcic, to znaczy na Śląsk. I po starcie zaginął. To znaczy wszedł w chmurę i zaginął. Natomiast druga katastrofa też MiG-19. Praga Kbely, takie lotnisko jest koło Pragi. Też katastrofa i dotychczas nie odnaleziono ani samolotu, ani szczątków pilota.